Dzisiaj powodzianom nie są potrzebne słowa współczucia, a konkretne wsparcie. I z taką pomocą ruszają też szkoły. Punktem zbornym artykułów zebranych m.in. przez placówki oświatowe ma być Liceum Sienkiewicza. W niedzielę zapadła decyzja, że będziemy taką zbiórkę prowadzić w naszej szkole. Już ogłosiliśmy to szybciutko na naszym szkolnym Facebooku w niedzielę. Młodzież bardzo szybko się zaangażowała. Nasza młodzież chętnie angażuje się w tego typu zbiórki. Myślę, że jest to dla nich doskonała lekcja też empatii i doskonała lekcja edukacji obywatelskiej. W tej chwili oczywiście prosimy o przynoszenie wody butelkowanej, to jest bardzo, bardzo istotne, ale również żywności z długim terminem przydatności do spożycia. I na pewno ta woda jest na tę chwilę najbardziej potrzebna. Wiem, ponieważ mam znajomych w tamtych okolicach i rozmawiałam, no to karma dla zwierząt, ponieważ też ratują zwierzęta i schroniska bardzo potrzebują. Środki czystości, środki higieniczne, papier toaletowy, to jest taki apel na tę chwilę. Gdyby jeszcze ewentualnie jakieś wiadra, łopaty, takie rzeczy, bo wiem, że to jest bardzo potrzebne. Do tej akcji oczywiście wszystkie szkoły będą przystępować w tej chwili, także czekamy. Mamy ustaloną datę, że w ten piątek prawdopodobnie pierwszy transport wyruszy z naszej szkoły. Miejmy nadzieję, że tych rzeczy zbierze się jeszcze więcej i jeszcze taki apel z naszej strony, żeby nie przynosić takich zbędnych rzeczy jak ubrania, czy rzeczy, które nie są na ten moment potrzebne. Najważniejsza jest woda, tak jak koleżanka powiedziała, karma dla psów, suchy prowiant.